Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu zmywarka z IKEA, zmywarka Electroluxa. Chciałem ją włączyć dzisiaj rano, ale znowu mam symbol maszynkę, to się chyba nazywa. Czyli zmywarka chce być elegancko wyczyszczona od kamienia i tłuszczu. Patrzyłem, kiedy Wam rzuciłem ostatni filmik, kiedy się zapaliła ta kontrolka i było to miesiąc temu. No i tak się zastanawiam. Pewnie włączyli to, ustawili cykliczne takie czyszczenie i pytanie, czy ja ją muszę tak czyścić co miesiąc? Szczerze powiedziawszy, mój były Bosch, który miał 15 lat, nie miał w ogóle takiego ostrzeżenia i tak dalej, komunikatu, więc ja czyściłem ją tym takim jakimś czyścikiem na tak zwany ruski rok, raz na ruski rok. A tu ja mam czyścić co miesiąc? Nie wiem, co uważacie na ten temat. Nie pamiętam, ile to kosztuje. No mogę to czyścić, ale czy to aż jest tak istotne? Bosch chodził 15 lat. No rzeczywiście może był usyfiony w środku, ale chodził. Mniej więcej raz na rok przeczyściłem go produktem tego typu. No nic, no to znowu dzisiaj włączamy. No cóż, są jakieś plusy, bo człowiek przy okazji jest zmobilizowany, no bo trzeba powyciągać te filtry. Takie fizyczne czyszczenie tego filtra. Nie przypominam sobie też, żebym robił to co miesiąc w mojej byłej zmywarce. Pewnie raz na jakieś 2-3 miesiące. Także wszystko tu ładnie wyczyściłem. Okej, zablokowane. Czyścik ściągamy, naklejkę. Dobra, niech będzie tu, ma być w dolnym koszu, zmywarka włączona i mamy nacisnąć auto i symbol nabłyszczacza na 3 sekundy równocześnie. No to spróbuję to zrobić jedną ręką. No i zmieniło się na godzinkę, coś zaczyna migać, czyli zamykamy. I pojawia się godzinka. Dzięki, trzymajcie się.